Cześć, witam was kochani w kolejnym odcinku przygód dzielnego Sambii na wyspie Banoja w mieście Moresby. Jak widzicie, wróciłem z wakacji troszkę wcześniej, ponieważ miałem kontrolę ZUS-owską. A dzisiaj zabieramy się do zadania pobocznego. Ostre drinki. Daj 5 butelek alkoholu Florence'owi, żeby dostać pieniądze. I widzę, że chyba mam podczas tych wszystkich zadań zebrałem te driny. Maybe there's something in here. I chyba to Something będzie there. bardzo króciutka misja. Oh, this will help. But if you find any more, please bring them back. Look around the neighborhood. Aha, czyli jeszcze nie. Dobra. Lecimy z tym. Mam rozejrzeć się po okolicy, tylko boję się, że nie będę miał miejsca na to. Tą misję musimy bardzo szybko zrobić, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj masę do zrobienia i dzisiaj prawdopodobnie ruszy stream. Dobra, już nawet nic nie zbieram. Wiecie co? Tutaj sobie zrobię przerwę i wejdę sobie na pulpit, ponieważ tutaj mam jeszcze jakiś odcinek. Usunę go, żeby było więcej miejsca. Ponieważ program mi trochę tutaj zajmuje. Dobra. Program mi trochę zajmuje. Taki jeden. Dobra, lecę dalej, pierdolę to. Nie mam miejsca na kompie na duże, duże odcinki, ale tutaj nic nie widzę. Dobra, spierdalaj tam. Nie wołaj mnie nawet. Pierdol się. Szukamy drinków. Tu sobie odpoczniemy. Nie mam amunicji do pistoletu, tak? To musimy sobie poradzić wręcz. Kurde, padłem. 10 koła straciłem na tym. No, może tam nie idę już. Poszukam sobie tych butelek. Gdzie one mogą być? Jakoś nie widzę tych butelek. Może gdzieś tu będą.
Patrzcie. Jak się ich nie chce, to one pojawiają się jak pojebane. Wow! Ale mi samobójca wyjebał. W sumie dawno nie grałem na komputerze, ale tu patrzcie, już dwa zgony, nie? Gdzie mogą być te buteleczki? To jest tylko whisky. Chuj, tutaj nie ma nic. Skąd? Dobra, kusimy jej telefon. To jest jakaś babka, kurde, dobra, pomogę jej najwyżej. O, do tożsamości. Może tu coś będzie. Pięć butelek mi jest potrzebne. Pięć! I żadnej nie ma. To będzie w jakichś sklepach zapewne. A gorzej, jak nie będę mógł podnieść. Masakra. Dobra, mamy mydło. Tu są schody, szukamy buteleczek. Whisky, moja żona. Dobra, co tu mamy? Tu mamy drzwi. Oj, tu kurwa trepa zasadzę i będziesz miała szmato. Dobra, nie żyje. O, tu jakiś portfel leży. O, walizka. O, to... Kurde, przytrzymaj F. Przy czym to możemy? Kurde, wiecie co? Co mamy w ekwipunku? On się przyda, podpala ciężkie... Szybki magnum. Serio, ja takie gówno mam? Dobra, mam alkohol. Jeszcze tylko cztery. W sumie z jednego odcinka mogę zrobić... Nawet dwa. I obalony. Ja wam kurwy dam, nie? Połamie wszystkie kości. Kurwa zbir. Jak chuj. Ej, czemu tych nie mogę zabrać? No, kuźwa. Ale dostał. Dobra, teraz... Muszę się napić.
Szkoda mi szału marnować. Pięknie, trzech jednym ciosem. Oby tu był gdzieś alkohol. Nie ma nic. Nic tu nie ma. Na chuja tu mógł... O! Mam niebieską czaszkę, choć... Nie wiem, co z nią mogę zrobić. Zrobimy coś takiego. Jestem, ten mój. Tu. A niech leci. Dobra, alkohol tu nie ma? Jak na złość, kuźwa. Biedna ta kuchnia jakaś. Dawaj alkohol, zdziro. Fajny pokój. I patrzcie, tego już zabrać nie mogę, nie? O, mamy alkohol. Mamy już dwa. Dwie buteleczki. No, nowy poziom. Fajnie. Zrobiliśmy zadanie. No, ale nie te, które mieliśmy. Co by tu teraz ładować? Powiedzcie mi w co. Bardziej może coś tutaj, tak? Zmniejsza ilość szału niezbędnego do aktywowania trybu furii. Rozwalanie głów za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. Każde zabicie w trybie furii zwiększa poziom zdrowia. A może to? Redukuje koszt zużycia energii przy używaniu broni obuchowej. Zwiększa czas nokautu przeciwnika. Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. Zwiększa obrażenia zadawane bronią dwuręczną. Zwiększa obrażenia od zmodyfikowanej broni obuchowej. Przeciwnicy będą bardziej zwracać na ciebie uwagę. Nie, dzięki. Zmniejsza obrażenie otrzymane w zwarciu. Zmniejsza obrażenie od kul. Zmniejsza otrzymane obrażenia, gdy zdrowie jest poniżej krytycznego poziomu. Zwiększa ceny sprzedawanych przedmiotów. No to nie, bardziej chyba to. Użyjemy, będziemy ładować w to najwyżej. I mamy poziom 51. Nie chcę tego. Ja chcę buteleczki. Nie chcę apteczki. Dobra. Jeszcze tylko dwie. Tutaj nic nie było, prawda? Dobra, idziemy dalej. A, czyli możemy już iść. W ogóle, jakie ja zadanie robię?
chciał, to ma. Tam jest chyba buteleczka alkoholu. Nie, tam nie idę. Choć oni mają pewnie alkohol, no kurde. Tu muszę uważać. Kurde, padłem, no, ale jednego zabiłem. I to one shotem. Buteleczek, kurwa, z whisky mi się zachciało. Chciałem tego kurwa szukać. Pierdolę was. Idę w drugą stronę. Ups, wszedłem w strefę kwarantanny. Ciężka misja będzie, powiem wam. Nie, nie jestem w strefie kwarantanny chyba. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest? Napój energetyczny, przyda się. Batonik. A, tu jesteś. I po główce.
Jeszcze tylko dwie butelki. Nie mogę wracać. Dobra, tu jest strefa kwarantanny. Nieźle. Dobra, pomożemy mu już. O, może tam będzie alkohol. Dobra, dawaj pieniądze. I dawaj alkohol. Dalej nie ma alkoholu. Gdyby to było w Polsce, to... O! Powiedzcie mi, gdzie tu może być kuźwa alkohol? Śruby. Jeszcze tylko dwie butelki mi brakują. O, tam coś jest. Dobra, temu też pomożemy. No dobra, wezmę to tylko. No. Jeszcze jedna buteleczka. Nie! Jeszcze tylko dwie. Kurde. Trzeźwiej, szybciej. Nie mają nigdzie alkohol. Tu będą dwie butelki. Dobra, pięknie, nawet trzy. Teraz mogę wracać. A naprawimy sobie te. Teraz będę mógł skończyć ten odcinek. Aczkolwiek prawdopodobnie skończę go jakoś tak w... Znaczy... Wrzucę go tak mniej więcej gdzieś pod wieczór. Wypierdalaj.
Albo jeszcze gdzieś teraz go wrzucę, tak mniej więcej. Ale to zobaczę. O, to lubię robić. Okradać go i spierdalaj do wody. Komu miałem to przynieść, teraz już nie pamiętam nawet. Dobra, jakimiś uliczkami mnie to prowadzi. Tędy mam tyrać. No dobra, ominiemy ich. No już wiem gdzie. Dobra. Pójdziemy sobie na skróty. Do tego miałem podejść. No i koktajl mutował, ale to mi niepotrzebne. Więc skończyłem tą misję. Mam nadzieję, że to się wam przyda, bo trudno, trudno znaleźć alkohol, jak widzicie. Wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. I tutaj mamy punkt kontrolny, więc z tego miejsca chyba, bo w tej grze nigdy nic nie wiadomo, będziemy zaczynać. Więc do następnego odcinka. Przypomnę wam, że jeszcze 300 wyświetleń łącznych i cel na ten rok będzie osiągnięty. I zastanawiam się właśnie, czy zacząć po tym streamować jeszcze dodatkowo na Twitchu, czy po prostu wrzucać jeszcze jak we wtorki jakieś takie... Mam taki pomysł do zrealizowania poza Twitchem, żeby grać w takie gry typu, nie wiem, czy oglądaliście Energika i jego odcinki Zagrajmy w Krapa, więc myślę, że mniej więcej coś w ten deseń bym zaczął nagrywać. Coś nie odgapionego, ale coś podobnego, a to jest różnica. No, bynajmniej według mnie, bo niektórzy jej nie zobaczą. I napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A jak na razie z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.